Cześć, witam cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Horizon Forbidden West. Zostaw kciuka, subskrypcję, dzwoneczek i lecimy dzisiaj robić questa Przysługa. Jest to chyba questik poboczny, jeśli dobrze kojarzę. Zobaczmy, gdzie tu mamy dokładnie dolecieć. Tutaj, to sobie oznaczmy może to. Oj. A ile to żyć wylądowała? No dobra. Tak czy inaczej dotarliśmy do miejsca, do którego mieliśmy mniej więcej dotrzeć. Tu po prawej mamy do odkrycia miejscóweczkę z maszynami. No i dalej idziemy sobie do questa. Daleko jest to obozowisko tutaj? My też przy tym kwestii, ale po drugiej stronie jeziora, więc znaczy rzeki, przepraszam. Zostawmy sobie w spokoju. Daleko pobiegły za mną nurniki. Ale Jera nieopłacalne mówiła, to że było dla stara nich. strażnica jest przy wodospadzie. Czas wysłać żołnierzy do domu. Stara strażnica. Muszę pomówić z ich dowódczynią, Kiwą. Okej. Coś tu jeszcze jest do zabrania? Jak wyglądamy z zapasami? Jesteś Kiwa? To ja. A ty jesteś tą, która zabiła czempiona regali podczas ambasady. Oddział Tryk tam był. Widzieliśmy pojedynek. Piwalo wciąż wisi mi okruchy. Doceniam, że we mnie wierzyłaś. Przysyła mnie Jera. Pora wracać do domu. To Jerze odbiło. Nie ma mowy, żeby dowódca pozwolił nam opuścić placówkę. Nie po naszej niesubordynacji. Sprawy się zmieniły w bastionie. Tylko to już was nie zatrzyma. Naprawdę? Ktoś mu w końcu utarł nosa? Dobrze zatem. Ostatni członek oddziału Tryk ma służbę na wieży na górze. Muszę go odwołać. To dziwne. Jezeko zawsze odpowiada. Ktoś z nas musi iść na górę. Dotrę tam bez trudu. Sprawdzę to. Doceniam to. Wspinaczka zaczyna się zaraz za wodospadem. Postaraj się nie skręcić karku, co? Okej, ale czy to przypadkiem nie jest do tego miejsca, co ja już byłem? Nie. Okej. No dobra. Co się dzieje? Wynosimy się. Wracamy do bastionu. Nie piernicz. A co za Zeko? Cudzoziemka sprawdzi, co z nim. No dobra, no trzeba pójść z buta. Bo nie przelecimy tutaj na naszej lotni. Może ewentualnie stąd. Nie. To był zły pomysł. Da się tu wspiąć? Całe szczęście. Jeszcze jakaś skrzynia. Tam też na dole była, ale już olać ją. No to był taki skok, że mogłaś prawie się zabić i spaść, no. Dobra, zapiszmy sobie tutaj. I lecimy dalej. To musi być początek wspinaczki. Strażnica powinna być na szczycie. To będzie długa wspinaczka aż tam. O,
dobra, już widać co tam lata. Pióry krążą nad strażnicą. To niedobrze. Wspinaj się, Aloy, wspinaj no. Zbliżam się do strażnicy. Chyba muszę wspiąć się wyżej. Nie, możesz się niżej wspiąć. No. Genialny pomysł. Dobra, ale tutaj jakąś mamy ścieżkę. Dobra, tu jest wspinaczka dalej. Jeśli mam się rozejrzeć, muszę się pozbyć maszyn. Ale widzą mnie. Dobra. Okay. Tylko gdzie żołnierz, który miał tu być? Pewnie już go ubiły. To musi być on. Teraz się nim zajmiemy. Sądząc po ranach, brzytwopióry go zaskoczyły. Przynajmniej długo nie cierpiał. Kiwa zadeła wróg. Ale inaczej niż poprzednio. Wrócę do strażnicy i sprawdzę, co się stało. Okej. Strażnica jest atakowana. Muszę się tam zaraz dostać. Proszę cię bardzo, Aloy. Lecimy. Tarcze skrzydło się trzyma. Te maszyny będą zaskoczone, kiedy nagle spadnę na nie z góry. Zaskoczona to jest kurwa ziemia, że żeś w nią zajebała właśnie. Okej, okay, nie mam pytań, nie? Mam nadzieję, że tam na górze mnie wczyta. Bo tam teoretycznie był jakiś punkt zapisu pewnie. A, dobra. Mogło być gorzej. Problem jest taki, że tu konwój idzie. Więc ten konwój też przydałoby się zlikwidować, nie? Paduwa. Dobra, no z każdym takim jednym ubitym nornikiem level wzrasta, nie? Trzeba lecieć do strażnicy, bo tam teraz nie będzie kogo bronić. Ach, nie ma zamiaru ustąpić. Nieźle, czempionko! O! O! Chyba wszystkie. Pozbierajmy. Żyjesz, gościu?
Zbrojmy. Dobra. Dzięki za pomoc. Czy Ezeko już schodzi? W sumie to maszyny zaskoczyły go. Przykro mi. Co? Był pierwszym w oddziale. Najlepszy wojownik. On nie żyje, Kiwa. Zostaliście tylko wy. Cholerny te koty. My tylko poszliśmy na ambasadę. Zgodnie z rozkazem Hekaro. I co za to dostaliśmy? Wyrok śmierci przebrany za zadanie wartownicze. Przez to, że te koty zapałał rządzą zemsty na wodzu. Z tym już koniec. Tak. Dzięki, cudzoziemko. Proszę. To dla ciebie. Vivalo! Ruszamy! Te koty to... No to ruszamy. Może w końcu przestanie szastać ludzkim życiem w politycznych wojenkach. No dobra, jeden punkcik umiejętności, trochę expa. Quest nas prowadzi tu. Dobra, gdzie tu jest teraz najbliższy żyrof? W tym miejscu. Średnio bym to powiedział, że mnie ten żyrof interesuje. A, to już mamy gotowe. Co ja teraz wydaję? A, w te wydaję, dobra. Okej. W typunku tam jakieś sploty kolejne. Dobra, misje w takim razie. Inny posterunek, obozy. Gdzie to jest? Tutaj. No jest to jakaś opcja. Najbardziej by mnie interesowało pójść tu teraz. Tu mamy jeszcze też teren cały niezbadany. Masakra. Ale dobra, no zaczęliśmy od północy. To jest jaki quest? Nasiona przeszłości. To jest... misja główna, aha. A to... to to już w ogóle. Też daleko. Wychodzi na to, że nie mamy innej opcji niż... pójść tu. I do tego żyrafa. Mamy obozowisko, w razie czego będziemy mieli gdzie się tepnąć, nie? Tą górną część zrobiliśmy, no ale tutaj trzeba pójść dalej. Dobra, lecimy, no nie ma co siedzieć. Trzeba eksplorować. Gierka stwierdziła, że się weźmie i wypierdzieli na banie. Tu mamy questa, tu mamy jeszcze ognisko, więc sobie oznaczmy i idziemy. Nie ma co czekać. Eksplorować trzeba dalej. Mam bardzo mało kamieni. Nawet nie mam tych kamieni w... w... schowku. Dobra, podejdźmy sobie tutaj. Buntownicy. Tak jak mówił żołnierz Tenaktów. Co oni robią w tych ruinach? Co
Coś mocni oni są jacyś. Uśmiercacze. To starożytne pole bitwy. Nic z tego. Zobaczyli mnie. Była tutaj, ale teraz przepadła. Wykończ. Do broni. Z tej strony nikogo nie ma. O, widzę, że szef idzie w pierwszej kolejności. Powstrzymam cię! A nie pierdol to. O jebany, jaki skok zrobił. Oj. No przestań się ruszać, dziwko. Starożytny klucz. Ciekawe, co otwiera. Przestań się ruszać, skakać jak małpa w zono. Albo kurwa jak Tusk na posyłki Niemców. Pierdolę. To wszystko, co miałam. Leży. Dobra. Udało się. To wygląda jak jakieś wykopaliska. Jeśli mam się dowiedzieć, co knują, muszę znaleźć kogoś, kto tu rządzi. No, szefa już ubiliśmy. Czy nie? Myśmy z szefa ich obozowiska jeszcze nie ubili. Trzymaj się blisko. Znów to samo. Siema. Tu na górze jeszcze ktoś łazi. O, siema. Czy ja wyglądam na kogoś, kto ucieka? Wręcz przeciwnie, próbuję znaleźć tego kurwa, który tu dowodzi. Ktoś tu drze ryja jeszcze, ale ja nie wiem gdzie. Drzwi są zamknięte. Może otworzy je ten znaleziony klucz. A i tam może być ich szef. W sumie ten mądre. Co tak leżysz? A ty co tak leżysz? Coś jest jeszcze? Nisko i cicho. Kojnie, ilu tu już nikogo nie ma. Więc buntownicy wydobywają rzeczy z dawnego świata. Ale po co? Żeby być bardziej buntowniczymi. 15 z 78, pozdro. Co, jeszcze ktoś leży? Tam na górze. O,
mróz w kościach. Trzeba było grubiej ubrać. Jeszcze na górze jest jakaś skrzynia. Wygląda, jakbym wszystko zebrał. Bunkier. To tam próbowali się dostać? A gdzie jest wasz szef? Teraz powinnam otworzyć te drzwi. Zobaczmy, co tak zaciekle chronią buntownicy. Skończmy. Uwaga! To wygląda trochę jak jakiś magazyn. Okej. Szef Uncio leży. Tak jest, działko mi było najbardziej potrzebne. Teraz się okaże, że wbiliśmy w ogóle do... do kotła jakiegoś. To... ja. Do wszystkich inżynierów i robotników. Znaleźć Nora, która rozwala nasze placówki. A jeśli ktoś jeszcze raz nazwie ją przy mnie zbawczynią albo czempionką, to zmiażdżę mu krtań! Asero, potrzebujemy cię! Nie panikujcie, zaraz przyjdę. Macie ją znaleźć i ma być martwa. I przynieść mi jej fokus, jak skończycie. Silence by się wkurzył, jeśli zdobędę te dane. A więc to tak. Silence działa razem z synami Prometeusza. Te zwoje, mnóstwo projektów broni, w zasadzie wiele wersji jednego. Żaden nie jest ukończony. Eksperymentowali z ogniwami ze Starego Świata. Jest ich tutaj mnóstwo. Więc synowie Prometeusza chcą stworzyć broń w oparciu o pradawną technologię. Pomagali Silence'owi stworzyć tę, która zabiła Zenitkę. Cokolwiek to jest, wykorzystuje ogniwa. Mimo wszystko jeszcze tego nie skończyli. Jeszcze. Jeśli zdestabilizuje to ogniwo, powinnam wywołać reakcję łańcuchową, która wysadzi bunkier. Bez bunkra, bez ogniw, bez nowej broni. Będzie tylko kilka sekund na ucieczkę przed wybuchem. Teraz w nogi! Już raczej nie stworzą nowej, straszliwej broni. Teraz pewnie stąd odejdą. Z drugiej strony, zawsze mogę sama się nimi zająć. Tak czy siak, główne zagrożenie minęło. Dopiero co tu byli? Nie rozumiem. Zabić tu do... Jak się strzela, ty piaro? A nie tak jak ty. Jakieś sztaby złota dostałem z tego gościa. Idź pod współrzędny Demeter. A, bo to jest ta główna. Dobra.
No ogólnie tak, w tą stronę będziemy szli, tylko bardziej do żyrafa. Najpierw. Więc tak czy inaczej nieznane ognisko sobie zaznaczmy. I po prostu idziemy dalej. Zapiszmy sobie tu grę. Skoro wiedzą, kim jestem, powstrzymanie ich nie będzie łatwym zadaniem. Przynajmniej znam jej imię. Asera. Przywódczyni. Powinnam pomówić z Arendem. Może on wie, kto to. No dobra. Znana osada. O. Co my tu mamy? Krocz z dumą. Strażnica nieba. Siemanko, witam was bardzo serdecznie. Cudzoziemko, czy zechcesz handlować z Tenaktem? A zechcę. Czy masz coś mi do zaoferowania ciekawego? No pokaż, co tam masz. Sploty. Narzędzia i surowce. Super! Tego właśnie oczekiwałem. To mi właśnie było bardzo potrzebne. Moje towary będą dostępne także... Moje towary mnie totalnie nie interesują, możesz je wyrzucić. A, dlatego to tak blisko pokazywało. Tamtąd. Ta maszyna jest odporna na ogień. Sztos, ale nie jest odporna na dwa strzały z łuku. Łatwo poszło. To ognisko chyba warto zahaczyć, nie? Żeby po prostu było. Dobra, to też co odkryłem przy okazji. Mumakieł. Czuję, ziemia drży pod nogami tej chodzącej góry. No i leży. Sporo złotych itemów tutaj z niego. Poleciało. No dobra, no z plusów to przynajmniej... Kurde, no tu trzy rzeczy takie zostały do odkrycia. Cholera, bym poszedł po to, szczerze mówiąc. Żebym zrobił po prostu ten teren cały sobie. Żeby mieć go odkrytego. No, myślę, że to nas... A, bo tu jest jeszcze ognisko. No dobra, no to te trzy rzeczy i to ognisko też, bo tu mogę się też tepnąć, nie? Do tej chyba strażnicy. Tak. No, zróbmy to. Gdzie to tam jest to? Tam. Zróbmy to, jak już tak robimy, to już zróbmy to, ale dojdę tam sobie do tego miejsca już w kolejnym odcinku. A chwila, bo tu coś się jeszcze pojawiło. A, tu coś jeszcze się pokazało chyba. Tamtą stronę, 122 metry. No, a tu jest jeszcze też nieodkryty. Dobra, to jednak nie będziemy tego robić. Okej, kończymy w takim razie ten odcinek. Dzięki serdeczne za oglądanie. Zostaw kciuka, subskrypcję, dzwoneczek. Wbijaj do linku w opisie i miłego popołudnia. Cześć.